Ja gdy zaczynałem walczyć sportowo, zawodowo, to tego szamba takiego nie było. Robicie ich bez uczucia wszystkich. Miejcie kodeks. Nie idźcie po trupach. Po swoim trupie. Nie rańcie tych, którzy wam pomagają. Nie oszukajcie tych, którzy podają wam pomocną dłoń. Nie gryźcie ręki, które was karmi. I działajcie. Dzień dobry, szanowni. Witam was w ten niedzielny, pochmurny dzień. Z tego miejsca chciałbym raz jeszcze podziękować bardzo wszystkim za wspaniały doping na gali Striking 2 Mariuszowi za walkę. A jako, że zakończyłem już swoje starty, konfrontacje, gimnastyki, dlatego chciałbym na spokojnie, wyliczając może wszystko po kolei, podziękować. Chciałbym podziękować wszystkim ludziom, bez znaczenia, czy są nadal w jakimś kręgu moich kolegów, znajomych, czy nie, za pomoc, jeżeli takową wnieśli w mój jakiś rozwój, progres. Tą przygodę, która trwała i która będzie trwała nadal, ale troszeczkę na innych zasadach. Życie pisze scenariusze i często ludzie, którzy wydawali się być przyjaciółmi, ja uważam, że przyjacielem jest się na całe życie, czyli jeżeli byli, a nie są, to nie byli przyjaciółmi. W drugą stronę mogą patrzeć tak samo o mnie, bo tak samo mogli mnie uważać za przyjaciela. Życie potoczyło tak, że nie mamy kontaktu i oni mogą uważać tak samo. Bardzo dużo ludzi mi pomogło. Czy to ludzie, którzy byli moimi partnerami w trenowaniu, sponsorzy, ludzie, którzy mnie wspierali w ten czy w inny sposób. W sytuacjach, gdy jest wszystko fajnie, śmiejemy się, cieszymy, bawimy się tym wszystkim, przychodzi taka chwila, że coś nas różni, się rozstajemy, zazwyczaj pozostajemy w gniewie do siebie, bo pamiętamy tylko tą historię złą, która nas podzieliła. Ale były i fajne historie, śmieszne, które nas w jakikolwiek sposób wzmocniły, połączyły. I razem tworzyliśmy przygodę, którą chciałbym wszystkim, bez wyjątku, bez wymieniania, bo nie jestem w stanie wszystkich spamiętać, kto uważa się za kogoś, kto brał udział w mojej przygodzie, kto uważa, że wniósł jakikolwiek procent do tego, aby to wszystko tak wyglądało, jak wyglądało, to bardzo dziękuję. Dziękuję wam, że byliście przy mnie, ci, co są. Dziękuję wam o wiele bardziej. Przygoda moja ze sportami walki trwała bardzo długo. Nie będę wam teraz opowiadał historii, co, jak, gdzie i tak dalej. Ale życie każdemu zawodnikowi, wojownikowi takiej drogi, to nie była drogą lekką, która mnie nie rozpieszczała, która spowodowała na pewno to, że jestem tym, kim jestem i jestem, jaki jestem. Musiałem dużo improwizować, musiałem dużo grać, żeby się znaleźć często w zaistniałych sytuacjach ze względu na swoje ułomności, ze względu na swoje niemożliwości wykonywania pewnych rzeczy, co też było spowodowane jakimiś tam historiami życiowymi. Dzięki temu spełniłem swoje marzenia, dzięki temu poznałem wspaniałych ludzi, dzięki temu mam to, co mam, dzięki temu mam wspaniałą rodzinę, wspaniałą partnerkę, dzięki temu spełniłem swoje materialne marzenia, dzięki temu wspiąłem się, uważam, na szczyty swoich możliwości, umiejętności. Oczywiście sam bym tego nie wykonał bez pomocy innych ludzi, ale nie czekałem nigdy, żeby ktoś mi nasył w ręce. Bo uważam, że wszystko, co osiągnąłem, zapracowałem na to solidnie. I tego wszystkim wam, wojownicy,
zawodnicy, koledzy, przyjaciele będący w tym samym sporcie życzę. Tak jak powiedziałem, dziękuję wszystkim bez wyjątku. Ci, którzy są ze mną, którzy od lat nigdy mnie nie opuścili, wiadomo, to jest jak rodzina. Ci, którzy byli, jak tu ich nie ma, mam bardzo duży sentyment do nich. Bardzo dużo mi pomogli w tamtej sytuacji. To, że się rozstaliśmy. Jestem osobą pamiętliwą. Nie pamiętam o tym złym, ale pamiętam też o tym dobrym. O tym, ile razem przeszliśmy. Ile też to was kosztowało nerwów, wyrzeczeń i tak dalej. Są osoby, które naprawdę dużo wniosły, a których nie ma. Są osoby, które powinienem odwiedzić i palec w ucho wsadzić, ale właśnie z tego sentymentu tego nie zrobię. Są ludzie, którym dzięki mnie też łeb nie spadł, że tak powiem. Dziękuję wam wszystkim. Mam nadzieję, że ktoś będzie miał okazję się spotkać w tym, bo w przyszłym życiu usiąść przy stole. Napić się, niekoniecznie wódki, czegokolwiek. A teraz i tyle, że chciałbym wam podziękować. Tylko, a może i podziękować tym wszystkim, którzy są sklasyfikowani, gdzie się klasyfikuje wszystko jednym słowem. Hejter. Zobaczcie, wy stare kury. Nie osiągnęliście nic. Te wasze kąsania. Te wasze podprywajki się. Obelżywości. Obrażanie. Do czego doprowadziły? Do tego, że jestem spełnionym człowiekiem. Do tego, że doszedłem tu, gdzie jestem, zdobyłem to, co mam. I co? Ktoś powie, że odnieście sukces. Chuj odnieśliście. To wszystkie moje porażki. Nawet wtedy, gdy leżałem mordą w gównie. Moje przegrane walki. Moje kontuzje. To, że nie udało mi się czegoś osiągnąć wtedy, ale sumując to wszystko, osiągnąłem wszystko. Ja miałbym się wami przejmować. I ja miałbym się dostosowywać do waszych widzimisię. No róbcie was bez uczucia. Nie? Dlatego do wszystkich zawodników, młodszych, starszych, gdzie to was dotyka, róbcie ich bez uczucia wszystkich. Miejcie kodeks. Nie idźcie po trupach. Po swoim trupie. Nie rańcie tych, którzy wam pomagają. Nie oszukajcie tych, którzy podają wam pomocną dłoń. Nie gryźcie ręki, które was karmi. I działajcie. Jeżeli macie w założeniu, że chcecie coś osiągnąć, to osiągniecie. Jeżeli nie w tej dziedzinie, to winny. Bo to, żeby zaraz nie było, że musicie osiągnąć coś, sukces w tym, co sobie założyliście. Mi się udało. Akurat. Innym moim kolegom się nie udało, ale odnieśli sukces w innych dziedzinach. Bo działali, bo pracowali, bo się nigdy kurwa nie poddali. Do tego samego życzę wam. Ja, gdy zaczynałem walczyć sportowo, zawodowo, to tego szamba takiego nie było. To było to szamba gdzieś tam przy stołach, na osiedlach, w domach. Teraz jest to oficjalnie w internetach. No i co? I co wy osiągnęliście? Ja jestem Różal, byłem i będę. I nadal będę działał, robił swoje. A wam pozostanie tylko obserwowanie mnie. Kąsanie. I czekanie, a może się kurwa potknę. Potknę się i wstanę. I będę zapierał dalej. Będę pomagał ludziom, którzy chcą coś osiągnąć, którzy chcą zdobyć sukces. Będę robił swoją robotę. A wy siedźcie kurwa za tym internetem. Paradoksalnie rzecz biorąc, to co niektórych motywujecie, żeby wam tylko kurwa pokazać i utrzeć nosa, że znów chuj wam w ryj. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moc z nami i chuj z nimi.